Siema. Ogólnie sprawa wygląda następująco: że tutaj ktoś mi polecił materiał od lepszego komentatorka, co prawda sprzed 10 miesięcy, ale to jest odnośnie dnia nauczyciela, więc temat ed systemu edukacji akurat jest mi dosyć bliski. Mam tutaj jakąś wiedzę, mam tutaj jakieś doświadczenie, więc stwierdziłem, że w sumie ciekawa rzecz, żeby sobie tutaj się odnieść, tak? Nie to, że ja mam jakąś osobistą, um, jakąś osobistą tutaj urazę do, komen, do komentatorka czy coś, bo od czasu do czasu sobie tak wiecie. Też sobie pośmieszkuję z jakichś takich rzeczy, które powiedzmy, które tam sobie wrzuca dla beki. Typu właśnie teraz, jak niedawno wrzucił y, mema z chłopaku z baraku, przeklejając twarz y, fińskiej pani premier Sanny Marin. I tu akurat też potwierdziłem, że to jest sympatyczna babka, i moim zdaniem to jest po prostu debilne, że, mm, że dla Finów ona się świetnie sprawdza jako premier, a ludzie spoza Finlandii po prostu mają buldubska o to, że jak ona śmiała sobie poimprezować prywatnie, nie? No, przepraszam bardzo, jeżeli jako polityk się sprawdza, no to co ich to obchodzi, czy. Czy ona tam wiecie, się bawi, czy coś takiego. No, ok, no, była tam sytuacja odnośnie tego, że. Yy, co to tam było? Że ona złamała restrykcje, które sama wprowadziła, ale przeprosiła za to, przeprosiła za to, więcej tego nie robiła, więc jest ok, tak? Że miejcie to na uwadze. Ale tutaj mamy odnośnie, dnia nauczyciela, więc zobaczmy, co tutaj komentatorek będzie yy, gadał. Ja do niego zobaczymy, nie? Ale tutaj gadanie, dziękować za co, więc ja już podejrzewam, że będzie mocne pretensje do nauczycieli. Ciekawy jestem tylko, czy słusznie. Jest zupełnie inny materiał niż o. miał polecieć, bo wiecie, tak się składa, że jest 14 października, Dzień Nauczyciela. Dobra. O tej porze po szkołach już zapewne zdążyło się zaroić od wszystkich możliwych akademii, gdzie nauczyciele całkowicie zaskoczeni cieszą się z tego, że jacyś tam uczniowie wypchnięci siłą na środek śpiewają im, układają wierszyki, dziękują. W ogóle tego nie ćwicząc pod czujnym okiem nauczycielskim przez bite trzy tygodnie dają... No ja, to, to jest taka moim zdaniem trochę hiperbola. Bo fakt faktem ktoś to nadzoruje, robią jakąś taką sztuczną szopkę, moim zdaniem bez sensu. A wystarczyło tylko, nie wiem, podejść na przykład do wychowawcy i coś prezentować i tyle. I to by wystarczyło w zupełności. Tak jest moje zdanie, nie? Ale fakt faktem, że w podstawówkach robicie taką szopkę na pokaz. Więc tu akurat się z nim zgodzę. Eją im kwiaty za no. ciężko zarobione pieniądze rodziców, oraz bombonierki, tak. czy różne inne mniejsze prezenty. Warto by było zacząć od tego, kim jest nauczyciel. Mm -hmm. Tutaj chciałem się wspomóc <laughs> Szymciem, który tak się składa, że nagrał materiał ostatnio z Krzysztofem Majem. Krzysztof Maj to jest jeden z wykładowców, to jest gościu, który promuje nowoczesny typ nauczania, myślenie poza pudełkiem, myślenie poza schematami. No, dosyć ciekawy gość. Nie ze wszystkim, co mówi się zgadzam, ale interesujący na pewno. I... Na pewno sobie przejrzę tego gościa. Czekaj, Krzysztof Maj, tak? Hmm. Krzysztof M. Maj Czy to jest A ja już wiem Kto to jest Ja już wiem kto to jest To jest ten typuncio Który hmm, Który pierdolił kocopoły O molestowaniu To jest ten To jest ten mm -hmm. Tak To jest ten debil to wiecie co? To do tego się też odniosę. Już tak typowo publicznie, nie? Bo Gościu takie bzdury gada, że ja nie robię. Ale wracamy, tu, wracamy tutaj. I tak, szukając tego fragmentu, gdzie no. Krzysztof Maj mówi, kto to jest nauczyciel i jakie ma zadania, no, no niestety zdarzyło mi się obejrzeć cały materiał. Na nim Krzysztof no. Maj, poważny wykładowca, poważnego uniwersytetu, YouTuber, gość, który ma kontakt z młodymi, jest w tej sprawie ekspertem, niezaprzeczalnie przewyższa szymcia pod względem posiadanej wiedzy, posiadanego stopnia naukowego oraz estymy, był przez. Y nie zarzuca, powiem tak, takie już. Próba wymuszenia takiego odtworzenia poczucia takiego szacunku i tak dalej. To jest argumentum ad vercundiam. Powiem tak, jeżeli chcesz, się zachować, jeżeli chcesz do tego podejść naprawdę merytorycznie, skończ z erystyką. Bo to naprawdę, to naprawdę psuje tam możliwości merytoryczne. Bo powiem tak, do erystyki, erystykę można bardzo łatwo zaorać. A chyba nie chciałbyś być naprawdę zaorany. Ja ci niejednokrotnie mówiłem, że nie zniżej się do poziomu takiego Szymon Pierdoli. Z niego przepytywany jak przez. No właśnie, nauczyciela! Właśnie przez to te wszystkie dawne moje doświadczenia ze szkołą, ze szkołą w sensie gimnazjum, ze szkołą w sensie liceum, ze szkołą w sensie szkołą podstawową wróciły. I jak zacząłem tak sięgać przeszłością, to szybko zauważyłem, że właśnie taka była rola nauczyciela. Typ, chociaż z jakiegoś powodu dziwnie, praktycznie 99% to kobiety, który siedzi bądź też która siedzi sobie tak przed biurkiem. I teraz, proszę bardzo, panie lepszym, proszę powiedzieć, co pan wie, a ja zaraz panu po. Dlaczego większość to są kobiety? Zacznijmy od tego, że tak, to jest praca z mm, drugim człowiekiem. Do tego naturalne preferencje mają kobiety, tak? Praca z kimś, opierający się właśnie na opiekowaniu się y, żywą istotą. Dlatego większość wśród weterynarzy to kobiety, większość wśród pielęgniarek to kobiety, bo są pierwszym kontaktem z pacjentami, większość właśnie wśród nauczycieli to są kobiety, bo mają ten kontakt, bo się kimś na bieżąco opiekują. To jest, to jest w zasadzie taka naturalna preferencja. Oczywiście, wiadomo, może, kto, może jakiś facet być nauczycielem. Nie ma w tym, jeżeli ma do tego odpowiednie predyspozycje. Ponoć ja mam. Ale nie ja to. Nie ja będę to stwierdzał, bo to nie jest moja rzecz. Ale wracając. Powiem, no że pan tego no. nie wie. Moi drodzy, jeśli gość, który już dawno opuścił mury edukacji, no. który już dawno zaczął pracować w swojej pracy, którą lubi, w której się spełnia, spogląda wstecz i jedyne co widzi, to właśnie te wszystkie pytajki, przepytajki, kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi przy wszystkich, wywyższanie się nauczycielskie, pokazywanie za wszelką cenę autorytetu, to chyba. Eee. Odnośnie tego pokazywania autorytetu, to tak. Jednakże odnośnie tych pytajek, sprawdzianów i tak dalej, muszę Ci tutaj niestety zwrócić uwagę na to, że jest to narzucona metoda z góry, czyli od Ministerstwa Edukacji. Niestety, ten cały system edukacji to jest kompletnie spierdolony. Zresztą nagrałem cały materiał o tym, Zostawię link w opisie, to jest, to jest pierwsza część genezy pokolenia przegrywu. W dużym skrócie, dzieciaki za wcześnie zaczynają lekcje, przez co przez połowę dnia są zamolone, uczą się nieefektywnie. Po drugie, większość rzeczy jest mm, niepotrzebna. Komu jest potrzebne, w, chociażby w pracy biurowej, e, schemat to jak się rozmnaża pantofalek czy, czy inne te, e, czy inny organizm jedno- bądź wielokomórkowy. Jest to komuś potrzebne? No nie. Nie uczy się takich e, ciekawszych rzeczy, jak na przykład, to nie wiem, e, jak prawidłowo rozliczyć Pit, albo w jaki sposób e, sobie zoptymalizować, e, optymalizować przychód pod kątem e, zysków, straty, kosztów i tak Tego się nie uczy. No i coś, z czym prawdopodobnie ze mną komentatorek się zgodzi, czyli to, że jest, za jest religia w ogóle w szkołach. jest za dużo tego. Jeżeli ktoś chce się uczyć, niech po prostu by poszedł do kościoła, byłoby ok. Ale zamiast tego wpychają dwie, trzy, czasami cztery godziny w tygodniu religii, i to jest zbędne, tak? No inna kwestia to to, że jest WF na samym początku. Najczęściej jest na samym początku lekcji, przez co dzieciaki kompletnie śmierdzące, kompletnie wymęczone, nie mają siły się uczyć, a są do tego wręcz zmuszane. Do tego narzucone właśnie wcześniej wspomniane przeze mnie metody, że ma być tak, a nie inaczej przeładowany system, przeładowany program, że po prostu zamiast skupić się na tym, żeby dzieciaki to ogarniały, to muszą lecieć z tym, bo norma musi się zgadzać, bo musi być wypracowany program, a to, że większość dzieciaków nie będzie tego ogarniała, to już ich to gówno obchodzi. Znaczy nie tyle co nauczycieli, co system. Oni mają tak narzucone. I fakt faktem niektórzy, zwłaszcza ci, którzy z nauczycielstwa, którzy powinni już dawno być na emeryturze, którzy powiedzmy Czasy swojej edukacji pamiętają jeszcze za czasów komuny. Będą próbowali, będą próbowały w zasadzie, pokazywać swój autorytet, jaki tu ja nie jestem, władczy i tak dalej, nie? Ale w dużym skrócie większość to jest systemowo narzucone. Także miej to komentatorku na, ten, na uwadze, dobra? Coś tu jest nie tak. Zacznijmy właśnie od tego Szymcia, od tej kwestii. No. Mimo tego, że Szymcio rozmawia z kimś, kto jest wyżej pod względem naukowym, pod względem intelektualnym. Mm, pod względem intelektualnym tego akurat nie wiesz. Mm, nie wiem, czy oni kiedykolwiek robili testy IQ w mensie? Czy widziałeś może wyniki tych testów? No nie, więc pod względem intelektualnym to raczej tu wiesz, nie przesadzaj troszkę, tak? Chyba, że budujesz już jakąś narrację, że. Yy, Szymon jest jełop, a ten y, Krzysztof Maj jest y, ultra zajebisty. No, powiem ci tak, no, nie do końca. N nie próbuj robić z niego jakiegoś autorytetu niepodważalnego, bo tak jak pokażę w jakimś innym materiale odnośnie, yy, odnośnie właśnie tego molestowania i tak dalej, no to się przekonasz, co to będzie, tak? No. Pod względem praktycznie każdym od siebie siedzi i go wypytuje. Od razu wchodząc w kompleks wyższości, na zasadzie takiej, że to Krzysztof Maj ma jego przekonać do swoich poglądów. Przy czym, o ile dobrze kojarzę, to nie z taką misją Krzysztof Maj został zaproszony, ani jakikolwiek inny gość Szymonka. Ci goście. Y powiem tak, ja będę musiał przejrzeć ten materiał, żeby zobaczyć, czy nie budujesz sobie jakiejś narracji swojej, a nie to, co z tego wypływa. Bo ja osobiście. Mam sporo niechać do Szymona, bo ja po prostu dostrzegam, że za bardzo mu Jordan Peterson wjechał na banie. Stąd też yy, nie będzie on w wielu kwestiach mocno nie będzie on w wielu kwestiach obiektywny, ale potrafi czasami powiedzieć coś sensownego, jak na przykład z tym spotem reklamowym Eliks z tego co kojarzę, to są zaproszeni tylko i wyłącznie po to, żeby zaprezentować swoje poglądy, pokazać widowni Szymcia, że istnieje także coś innego, że można wyznawać konkretny zestaw poglądów, ale można też zupełnie inny. Tymczasem Szymcio My Boy włącza sobie protekcjonalny ton na zasadzie: No nie wydaje mi się, żebym był tym przekonany. Tutaj warto sobie zadać pytanie: Ej, lepszy, ale dlaczego on tak się zachowuje wobec swoich gości? No cóż, tak się składa, że Szymcio sobie już troszeczkę na tym YouTubeku siedzi, troszeczkę subików wpadło, wobec tego jest w stanie sam się utrzymać z YouTubeka, jest w stanie być jakimś autorytetem dla swojej widowni. Która... Odnośnie tego utrzymywania się to ja bym tu trochę polemizował, bo przypomnę, że on swego czasu miał konto zbanowane. A po takim banie zazwyczaj monetyzacje nie przywracają całościowo. O ile w ogóle przywracają. Tak więc ja bym podejrzewał, że tej monetyzacji na Safe Space Tube może nie mieć już. No ale możliwe, możliwe, że się mylę, nie wiem. Nie mam. Tak naprawdę danych o tym, czy ma te monetyzację, czy nie, więc ja tutaj niczego nie stwierdzam. Mówię tylko, że. Bardzo często jeżeli przywracają po banie, to monetyzacji już nie przywracają. Także wiecie. Wiernie wyznaje szymonizm, czyli tak zwany centryzm, ale nie za bardzo, bo bardziej w stronę prawą. Taki nie za bardzo, oczywiście, skłaniający się w stronę jakichkolwiek poglądów, ale tak naprawdę to próbujący wciskać konkretny pogląd, przynajmniej według mnie. A to sprawia, że niektórym, mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego, jeśli chodzi o mnie. E Odbija Palma. Wychodzą z założenia, że są najlepsi, najwspanialsi, przecież wszyscy dookoła ich wielbią, cokolwiek wrzucą na YouTube, ka, no to jest z miejsca falone. Zdarza się nawet, że trafia na kartę na czasie. I wiecie, tak się składa, że to samo jest z nauczycielami. Ty wszystkie... eee, to samo jest też między innymi z tobą, to samo jest między innymi z takim Fangotenem, Karionerem, Awięcem, a Mateuszem Spysińskim, każdym, kto ma jakieś w miarę liczby. Podejrzewam, że być może i mnie palma odbije, jeżeli będę miał zasięgi. Jeśli kiedyś będę miał zasięgi, bo szczerze w to wątpię. Ta moja gadanina nie przebije się przez algorytm, bo no nie oszukujmy się, to jest wbrew poprawności politycznej w większości przypadków, dlatego też mało prawdopodobne. No chyba, że z takich materiałów będę non ludzi cisnął i tak dalej, także zobaczymy. Takie akademie sterowane przez polonistki, no. przez jakieś tam wychowawców, przez katechetki, te wszystkie różne przedstawienia, Właśnie, te szopki katechetki. Dziękujemy nauczycielom wspaniałym tutaj kwiatuszki od rodziców To są rzeczy, które rozbudowują gigantycznie ego i ci nauczyć mm, Czy rozbudowują ego to może niekoniecznie, ale dla mnie to jest marnotrawienie pieniędzy Zielsko, które zwiennie po dwóch dniach Czekoladki, żeby co niektórzy... Którzy już mają problem ze zdrowiem, jeszcze bardziej sobie spaśli dupę? No, bez sensu, moim zdaniem. Szczerze, jakbym ja miał dać na tym, na dzień nauczyciela, to ja, bym, yy, to ja bym powiedział, przynajmniej tam wiecie w liceum, słuchajcie, zróbmy ściepę i kupmy im po rocznym karnecie na siłownię. <laughs> Ewentualnie jakieś odżywka białkowa, te sprawy i niech, ci, i niech, na, niech idą zapierdalać na siłownię. Niech zadbają o zdrowie. Może nie będą takimi zrzędami. <noise> Ale wiecie, ja to ja. Ciele nie widzą jakiegoś problemu z tym, że właśnie dwa tygodnie wcześniej ganiają tego biednego ucznia, żeby się nauczył swojej kwestii, tylko i wyłącznie po to, żeby to wypowiedział przed gremium nauczycielskim, Ta. jak to do mnie brzmi, prawda? Mimo tego, że tak naprawdę to jest bez sensu, że on sobie zapycha plus jeden. Naprawdę. Też yy, Tak, zgadza się, to jest bez sensu. To jest niepotrzebna szopka robienia z dnia yy, nauczyciela jakiegoś, nie wiem, święta narodowego. No ja pierdolę. Tym bardziej za sprawą tego, co czarnego odpierdala z systemem edukacji. A pamięć pierdołami, że wręcz wypadałoby, aby to sami uczniowie coś zorganizowali, a jeśli nie o. organizują, no to widocznie nauczyciele na to nie zasługują. Nie moi drodzy, nauczyciele tak. są przekonani, że im się to po prostu należy. A wiecie, jak się nazywa człowiek, który sięga łapskiem po nie swoje? Tak, moi drodzy, złodziej i Albo socjalista. <laughs> tak. Złodziej albo socjalista, z tą różnicą, że socjalista, jak zasiada w polityce, to je, może kraść na legalu. I widać to chociażby po obecnym polskojęzycznym rządzie. A on stanowczością stwierdzam, że większość nauczycieli tym nie jest złodziejami atencji, złodziejami szacunku, uwagi, który im się zwyczajnie po prostu nie należy. To prawda. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. To nie są jakieś cukierki rozdawane haha, w szkole małym dzieciom. Z tym się zgodzę. Jednakże dlaczego o. tak uważam? Ponieważ wykorzystanie tego, że ktoś ciebie systemowo postawił na piedestale do tego, żebyś nauczał, nie obliguje automatycznie uczniów do tego, aby cię uwielbiali, bo ty jesteś na piedestale. Pre... Dokładnie. O, i widzicie, i tu nawet się ze mną zgodził, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Brawo. Prezentacja wiedzy przez wielu nauczycieli jest miernej jakości. Sama wiedza jaką posiadają jest miernej jakości. Dzie... Tak. Bo sami byli nauczeni z pierdolonym systemem i później oni nauczają yy, spierdo, spierdolonymi metodami jeszcze bardziej spierdoloną wiedzę. I spirala spierdolenia się kręci coraz szybciej. 99% z nich nie aktualizuje nijak swojej wiedzy prócz podstawy programowej, która nie oszukujmy się, często jest przestarzała. Ale czy to dla nie tylko jest przestarzała, ale w większości zawiera zbędne informacje. Ich ma jakiekolwiek znaczenie? Skąd? Większość z nich nie tyle wierzy podstawie programowej, co po prostu ją wyznaje dla samego wyznawania. Bo tak łatwiej, bo tak spokojniej. Po co przecież poruszać nowe rzeczy? Po co wysilać się? Wiecie, tak się składa, że moja. Nie do końca. Tu się akurat nie zgodzę. Powiem tylko tyle. W większości nauczyciele mają narzucone, czego mają uczyć, co mają uczyć, w jaki sposób mają uczyć. Tak to wygląda niestety w praktyce. I jeżeli. I jeżeli oni mają wszystko narzucone, no to mają związane ręce, żeby cokolwiek poruszyć. Taki prosty przykład, um, u mnie w gimnazjum e, mieliśmy mieć e, wycieczkę um, do, jakiego, e, do jakiegoś tam chyba Muzeum Powstania Warszawskiego czy coś takiego, nie? W każdym razie związanego z drugą wojną światową, gdzie tam były różne jakieś eksponaty typu stare karabiny, jakieś... E, jakieś e, stroje partyzantów, prawdziwych partyzantów, nie? Często właśnie z jakimiś plamami krwi, czy tam jakimiś e, rozcięciami i tak dalej, tak dalej. W ramach w ramach e, tam e, lekcji e, historii i wiedzy o społeczeństwie, tak? Okazuje się, że nie leżało to w podstawie programowej, więc nie zrobili nam tego, ale pani pedagog tupnęła girą, powiedziała, że i tak pojedziemy. No i załatwiła to, że po prostu pojechaliśmy. Ale nie w ramach już jakiejś tam lekcji, tylko w ramach takiej powiedzmy wycieczki rekreacyjnej. I oczywiście ci nauczyciele pojechali z nami, bo bardzo chcieli, żebyśmy pojechali tam z nimi, tak? Żeby mogli też swoje tam opowiedzieć, że, że mówię, patrzcie, tak mniej więcej tak mniej więcej wyglądało, tak wyglądały chociażby jakieś takie mm, akcje partyzanckie i tak dalej, i tak dalej. Bo bardzo chcieli tam właśnie opowiadać, jak to wszystko wyglądało, ale nie mogli. Tak więc miej to na uwadze, że w momencie, kiedy masz narzucone, co masz uczyć, w jaki sposób masz uczyć, i zamiast tak naprawdę upewnić się, czy dzieciaki ogarniają, musisz lecieć z programem, bo góra, kuratoria, komisje, ministerstwo narzuca to wszystko z góry no to bierz pod uwagę, że nie jest to tak fajne, jak się człowiekowi wydaje. W człowieku wtedy narasta frustracja, jak ma związane ręce. Dlatego o wiele lepiej na przykład mają korepetytorzy, którzy nie mają ograniczeń odnośnie tego, w jaki sposób mają wytłumaczyć dany materiał. Po prostu. Są takie i takie rzeczy, które, które warto by było podciągnąć i tyle. Mało tego, jak ja udzielałem korepetycji, dawałem ludziom lifehacki, Jakie pytania mogą być na przykład na maturze, albo skróty, albo skróty do pytań zamkniętych, żeby mniej więcej pokazać, że hej, że jeżeli masz takie i takie zadanie, to możesz sobie skrótem polecić w ten sposób. Tak będzie, ci, tak będzie dla Ciebie szybciej, nie? Tak więc naprawdę, tu bardzo często są związane ręce. A narzeczona ma siostrę, i ta siostra poszła sobie na fizyk. I na tej fizyce, otóż dowiedziała się, że Pluton jest planetą! W tym momencie jej siostra, spijając wiedzę z internetu, wykryła, że halo, halo, proszę pani, Pluton nie jest planetą, jest planetą karłowatą, czyli się nie liczy do układu słonecznego. Jak myślicie? Jak zareagowała wielce czcigodna, szanowna pani magister, profesor, ponieważ z dziwnego powodu każą do siebie mówić profesor, mimo tego, że tylko magister w zapasem? Gdy się dowiedziała, że mówi nieprawdę, ponieważ elektroniczne urządzenie wskazało jej głupotę. Ale oczywiście się wkurzyła, wysłała ją do dyrektorki i zakazano permanentnie w całej szkole używania jakichkolwiek smartfonów, a nawet ich przenoszenia. I potem mamy co? Typowe polowanie na czarownice. Przepraszam bardzo, czy to było e, liceum e, liceum imienia Sióstr Urszulanek? <grym> Bo takie akcje były między innymi tam. Ale jeżeli na przykład nie. Ja pamiętam jeszcze czasy mojego techników, nie? Yy, to ja chociażby jeszcze za czasów techniku sprawdzałem sobie w internecie yy, doświadczenie polegające na wytworzeniu nitrometanu. I na przykład tam nie było problemu, czy dałoby radę to przeprowadzić w jakichś bezpieczniejszych warunkach laboratoryjnych, nie? Kwestia była tylko taka, że trzeba było to odpowiednio dobrze przygotować, bo nitrometan, jeżeli się jeszcze bardziej znitruje, powstaje dwunitrometan, który już Dwunitrometan jest bardziej reaktywny od nitrogliceryny, a jeszcze potrafi jeszcze bardziej się znitrować do trójnitrom do trójnitrometanu, a wtedy to wystarczy chociażby lekkie drgnięcie i już jest wybuch. I to tyle, że pół laboratorium poszłoby z dymem, więc wiecie, to tak nie jest do końca, jak y, można by powiedzieć, tak? To jest, mówię, to jest kwestia, to jest kwestia podejścia. Przeszukiwanie, o tutaj widziałem, coś się zabłysnęło, pokaż, pokaż, masz telefon? O, że to odbierzesz po lekcjach. Cała szopka odwalona tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ wielce wspaniałej, czcigodnej pani magister autorytet został nadszarpięty przez małe elektroniczne pudełko. Jak ja wam to opowiadam, no to to zionie czystym absurdem. Ale moi drodzy, to nie... Tak, zionie absurdem. I zdaję sobie sprawę, że mogą występować takie rzeczy. Ale czy występują one często? Nie sądzę. Mam z tym systemem dużo styczności. Wiem, jak to mniej więcej wygląda od y, właśnie strony nauczycieli od strony uczniów i mogę Ci powiedzieć, że większość nauczycieli z tego systemu nie jest zbytnia zadowolona, ale nie mają prawa głosu. Oni są tylko wykonawcami na zasadzie... jakby to powiedzieć, y, Ministerstwo ustaliło sobie taki, a nie inny system. A nauczyciele są po prostu takimi typowymi robolami, którzy często, którzy często swoją pracę przenoszą do domu i robią ją za frajer. I nie to, że ja bronię nauczycieli, bo zdarzają się kompletne spierdoliny. I wydaje mi się, że jeżeli chociażby takie coś jak Związek Nauczyciel Nauczycielstwa Polskiego, czy jakoś tam, to ZNP, nie powiedziałoby, powiedziałoby: Sorry, ale macie zmienić system, bo to jest jakaś pierdolona farsa to co oni robią? Zmieniają na likwidację gimnazjum, które jest jeszcze gorszą zmianą. Dlaczego? Po pierwsze, rok w plecy, jeżeli chodzi o naukę. Na studia jest się o wiele gorzej przygotowany. Po drugie, yy, po drugie ta rozpiętość, że część musi przejść do szkoły podstawowej, część do szkoły średniej, żeby to wszystko grało, sprawia, że po prostu ten okres przejściowy między szkołą podstawową a szkołą średnią to jest po prostu różnica poziomów y, niebo, a ziemia. Tego, tego w przejściu do gimnazjum i z gimnazjum do szkoły średniej aż tak nie było. Tak więc to już pokazuje patologię tego systemu, ale systemu. Oczywiście niektórzy nauczyciele też, y, też mają swoje za i mogę dużo tego wymienić. Nie jest żaden absurd. To nie jest Aha. wymyślona historyjka, Aha. to niestety wydarzyło się naprawdę. Tak działają polscy nauczyciele. I teraz ci goście. Hashtag nie wszyscy. Oczekują jakiegokolwiek szacunku, kwiatów, oddawania im honoru, czci, traktowania jak ludzi inteligentnych, jak elitę narodu. Kiedyś powiedziałem, że szkoła to jest więzienie intelektualne. I wiecie, tak się składa, że jak w każdym więzieniu, więzienie może być lepsze bądź gorsze. I ten fakt zależy w czystej mierze od obsługi i jak ona odnosi się do więźniów. Problem polega na tym, że polska kadra nauczycielska, szczerze mówiąc, nawet się nie stara. Owszem, są wyjątki, ale to wyjątki. A najbardziej. A skąd ty możesz wiedzieć, czy to są wyjątki, czy, nie, czy reguła na przykład? Właśnie to jest takie to Twoje. Powiem tak, to jest to, co zawsze mnie drażniło w Twoich takich gadaninach. To jest właśnie Twoje generalizowanie na zasadzie, że no na pewno to są wyjątki, a nie na przykład reguła, mimo tego, że nie jesteś w stanie do tego podejść nawet sensownie. Nie jesteś w stanie tutaj znaleźć jakichkolwiek danych na ten temat. Tylko zakładasz, bo ja tak uważam i już. Przypomina mi to trochę Wardęgę, który tam. Y Gadał, że no dany na pewno nie dostawał, nie dostawał żadnych pogróżek i tak dalej, mimo tego, że nie sprawdził. Tego, że nie sprawdził. Mówię, co, nie wierzysz mi? Nie wierzysz? No. On wie, lep on wie lepiej, mimo że nie sprawdzi, tak? Wystarczy, że powiedział, że, że tak jest i tyle. ...woli właśnie to, że ci wszyscy nauczyciele starają się, według mojej opinii, robić czysto pod siebie. To znaczy, nie obchodzi ich to, że rzeczywiście coś w tym systemie edukacji można zmienić. Coś, co by lepiej działało, coś, co by kreowało mądrzejszych ludzi, tylko... Powtarzam, to są nic innego jak te, jak e, można by powiedzieć, państwowe robole. Jeżeli myślisz, że oni mają tutaj jakiekolwiek prawo głosu, to jesteś w grubym błędzie. Zakłada, zakładając w ogóle, Zakładając w ogóle, że... Yy, są to w dużej mierze ludzie, który, którzy za bardzo nie chcą yy, żadnych zmian i nic z tych rzeczy to muszę niestety tutaj powiedzieć taką rzecz, że yy, nie jest to nie jest to wbrew pozorom tak jak Ci się wydaje dużo nauczycieli widzi, że to jest jakaś pierdolona patologia widzą, że program jest przeładowany sami za bardzo nie mają ochoty wstawać na tyle żeby zaczynać lekcję o 7.10 ale mimo to mają z góry tak narzucone no sorry, ale jest nawet naukowo udowodnione w, w UK, że zmiana, mm, zmiana rozpoczęcia lekcji z godziny 8 na 9 zmniejszyła nieobecność. Zmniejszyła nieobecność na pierwszych lekcjach o 25%, a o połowę zmniejszyła liczbę spóźnień. Dodatkowo yy, brytyjski odpowiednik matury miał o 13% wyższą zdawalność a jedyne co zmienili to o godzinę po prostu później zaczynali lekcje, taki prosty przykład a mają to narzucone, że e, który onu wstaje temu nieistniejące bóstwo w chmurach daje, nie? także sorry bardzo, ale za sprawą Czanka będzie to katojełobskie system edukacji, niestety ich właśnie obchodzą takie wszystkie różne rzeczy związane z ich otoczką, żeby im było dobrze, żeby oni się dobrze czuli, ponieważ o wiele łatwiej jest zrobić 50 kartkówek, każda co dzień. To nie jest. Chłopie, to nie jest akurat ich kwestia. Nie wiem, czy wiesz, ale w każdym statusie każdej szkoły jest nawet określone, ale to są akurat wytyczne dla nauczyciela, ile ma zrobić kartkówek w ciągu roku. I ja nie żartuję w tej chwili. Oni mają to narzucone albo od dyrekcji, albo od kuratorium. Czy tam jakieś odpowiedzi, czy cokolwiek innego, oni mają to narzucone? Dziennie, i potem to wszystko posprawdzać według. Poza tym, wydaje ci się, że takim nauczycielom chce się praktyce za darmo. to wszystko sprawdzać po godzinach? W serio? Myślę. Powiem tak, wyobraź sobie, że tam nie wiem, yy, pracujesz, w, yy, pracujesz, powiedzmy, w urzędzie, tak? Bo tam kiedyś wyszła taka informacja. I masz do. I szef ci mówi, że dzisiaj masz do przetwarzenia 2000 wniosków, tak? Do wprowadzenia do systemu. Do końca zmiany robisz yy, 1500, tak? Bo po prostu nie zdążyłeś. I co? Szef każe, ci, szef każe ci to w domu zrobić, bo tak. Fajnie by ci było no raczej nie ale szef ci narzucił więc o to tu, o takie rzeczy chodzi i tak jest wszędzie praktycznie w państwówkach jeżeli pracowałeś faktycznie w urzędzie to powinieneś wiedzieć, znać te akurat ten motyw Zwykłego chorego klucza sprzed 30 lat, niż przygotować wspaniałą, niepowtarzalną lekcję. O wiele łatwiej jest zrobić jakąś tam wycieczkę do planetarium, tutaj sobie pooglądają świecidełka na ekranie, wuuu, i wracamy do domu raz, dwa, trzy odklepane, niż zabrać dzieciaki na dwudniową wycieczkę na kompletne odludzie, aby bez świateł cywilizacji mogli sobie obejrzeć drogę mleczną z mapami nieba. I teraz powiecie, oj, lepszy, ale coś takiego to kosztuje. Naprawdę? Kosztuje? Tak. Serio? Uważacie, że drożej. Ale zgodzę się z komentatorem odnośnie jednej rzeczy. To, że yy, nie to, że nie stękają o tym, że... Powiem tak, publicznie gadają tylko o pieniądzach, jeżeli chodzi o ZNP. Gadają tylko o pieniądzach, tak? W dupie, ma, w dupie mają to, żeby na przykład zmienić metody, godziny rozpoczęcia i tak dalej. Mimo tego, że yy, mimo tego, że w myślach albo bardzo często po cichu na to narzekają to tylko pokazuje czym się tak naprawdę kierują. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Jeżeli faktycznie tak jest... To dlaczego nie przeniosą się do szkoły prywatnej, gdzie pensja nauczycieli jest 2-3 razy wyższa? I tam nie mają narzuconych metod. Mają tylko podstawę programową pod tytułem, że mają się nauczyć tego, tego, tego i tego. Ale metodykę już sobie mogą sami określić. Skąd wiem? Bo miałem przyjemność zobaczyć, jak wygląda to w prywatnej szkole bazowanej na fińskim systemie edukacji. Tu jest po prostu niebo a ziemia. Te sama podstawa programowa. Ale po prostu jak patrzyłem, to dzieciaki, dzieciaki były wpatrzone, by dosłownie wpatrzone w nauczyciela i to co robi, jak w obrazek, jak w obraz muzeum. Dosłownie. I to akurat się zgodzę, że dlaczego o tym nie mówią? Przecież znajdą się nieliczni, którzy gadają, ale no wiadomo, nie? Wam wyjdzie zabranie dzieciaki na jakieś kompletne odludzie, żeby sobie popływali w jeziorze, pooglądali niebo i dowiedzieli się czegoś. Od następnej wycieczki do turystycznej pułapki typu Poznań, Kołobrzeg, Gdańsk, nie wiem, Kraków, Wrocław, coś takiego? Rzeczy, które wam podałem, to są dwa pierwsze lepsze przykłady, które wymyśliłem na poczekaniu i które nie wymagają praktycznie żadnego wkładu finansowego. Ogranicza was tylko i wyłącznie własna wyobraźnia, której nauczyciele według mojej opinii nie mają za grosz. O nie przed... Albo mają też ograniczoną już na samym. Już na samym etapie uczenia się, tak? Bo powiem tak: system edukacji tworzy posłuszne, yy, posłuszne kundelki dla systemu, nie będą uczyć rzeczy, żeby byli ciekawi świata. Właśnie ten system jest celowo zrobiony, żeby ludzie nie chcieli się rozwijać, żeby ludzie się nie kształcili, właśnie po to, żeby było takimi łatwiej sterować. Po to to wszystko jest. Przepraszam, pomyliłem się. Z jakiegoś dziwnego powodu inwencja to przychodzi, owszem, ale jak trzeba coś zrobić dla siebie? To się składa, że najlepiej to widzimy właśnie teraz, kiedy wychodzi coś takiego jak budżet obywatelski. Dla tych, którzy nie wiedzą, sytuacja wygląda następująco. Miasto chce słuchać woli obywateli, wobec tego przyjmuje do pewnego okresu projekty obywatelskie. Projekty te mają działać tak, że obywatele głosują właśnie na projekt, który wygra, zostanie zrealizowany z budżetu obywatelskiego i dzięki temu mieszkańcom będzie się żyło lepiej. Przykładowo zostanie zbudowany nowy park, bądź też plac zabaw, bądź też nowy basen. Albo kąpielisko. Albo odwali się kolejna betonoza. I to najczęściej przechodzi. Tylko. Założenie jest proste. To ma być dla wszystkich obywateli. Wszyscy mogą z tego korzystać. Wszyscy mają czerpać radość z tego. Wejdźcie sobie na listę. Z jakiegokolwiek miasta. To nie ma znaczenia. 90% z tego to są projekty szkolne. Odnowienie korytarzy. Monitoring szkolny. Odnowienie toalet. to toalet sobie zaraz dojdziemy. Budowa nowego boiska. Takich rzeczy jest na pęczki. No, Oczywiście wszystko sprowadzone do tego, żeby to szkoła miała coś nowego. Nie obywatele, nie ludzie. Tylko szkoła. Żeby szkoła dostała nową zabawkę. Żeby był prestiż, bo wiadomo, no, jak kto ma lepsze boisko niż sąsiad, to no, <laughs> już od razu prestiż robi. W ogóle, odnośnie tego budżetu obywatelskiego, to jest dosyć ciekawa sprawa. Hmm. Powiem tak, odnośnie takich większych miast, typu Kraków, Wrocław, Łódź, to nie słyszałem o tym. Wiem, że takie coś w Poznaniu miało być, ale czy doszło to do skutku, to nie mam pojęcia. Ale to jest ciekawe, co mówisz, na pewno to sprawdzę. Właśnie. Już tamtym no. ze szkoły przeciwnej kaka gula wyskakuje. Jednakże cud bardziej ciekawymi smaczkami są właśnie takie toalety, korytarze, gadżety, multimedialne jakieś sprzęty. Wszystkie rzeczy, które dotyczą bezpośrednio kadry nauczycielskiej. To z... No Właśnie to jest ciekawe, nie? Są zdjęcia dwóch toalet. Toalet, które są w jednej szkole. Po jednej stronie jest męska, po drugiej stronie jest damska. Jak zapewne widzicie. No... No, dosyć duży rozstrzał pomiędzy jakością, albo przynajmniej estetyką jest. Całkowitym no jest. przypadkiem większość kadry nauczycielskiej tej szkoły to są kobiety. Ktoś złośliwy by powiedział, że to na pewno dlatego toaleta damska jest o niebo lepsza od męskiej, posiada jakieś tam żyrandole oraz sofy skórzane. Ale nie, 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 nie. Serio? A ja bym powiedział, że to jest jakaś hotelowa toaleta. Nie, bez kitu, że to jest jakaś... Albo w wykwintnej restauracji, albo w jakimś hotelu co najmniej czterogwiazdkowym. Także w życiu bym nie powiedział, że to jest toaleta szkolna. To wszystko oczywiście jest dla dzieci, bo po prostu jak każdy wie, najważniejsze w szkole to jest pójść do toalety i walnąć klocka w ekskluzywnym kiblu. Wcale nie wychodzi tak, że z toalety w większości przypadków zgodnie z przeznaczeniem to korzystają nauczyciele skąd. I wiecie... Albo uczniowie, żeby zajadać fajkę. <śm> Sorry, musiałem akurat, nie? No, nie mogłem się powstrzymać, to był silniejsze ode mnie. Człowiek widzi na co dzień taki bullshit i nie może powiedzieć ani słowa krytyki, ponieważ on, bądź też jego koledzy, bądź też cała klasa będzie miała przerąbane tylko dlatego, że tyran z jego atorka będzie urażony i wykorzysta każdą możliwość, aby zamienić twoje życie w istne pieku. Hmm. Jeszcze skoro o piekle mowa, no to warto wspomnieć o kłamstwach nauczycieli. Ponieważ tak, według oh. mojej opinii, nauczyciele kłamią, łżą dosłownie. Hmm. Na przykład na temat ocen, że twoje oceny, że twoje wyróżnienie, tak zwany czerwony pasek, ma znaczenie, że fakt. I to akurat się zgodzę. To ma gówno nieznaczenie. E, bo kwestia jest taka, że oni chcą, żeby żeby tonę tej niepotrzebnej wiedzy w każdy przyswoił e, właśnie jak w największym stopniu. A jest, e, a jest takie bardzo zgrane powiedzenie. Do wszystkiego, do niczego. Jeżeli będziesz wszystko przyswajasz, no to będziesz do niczego. Będziesz e, niczym innym. W się sensie tu już na tym etapie, że jeżeli próbujesz po prostu mieć to wyróżnienie, to pokazujesz tylko, że będziesz bardziej posłusznym kundelkiem. Jeżeli chodzi o systemowym, tak? I prawdopodobnie będziesz miał taką samą retorykę, co właśnie ci nauczyciele, o których tutaj mówi komentatorek. W jakiejś konkretnej no. szkole wpłynie na Twoją przyszłą edukację, no. bądź też na dobór pracy. No nie wiem, tak się składa, że mój pracodawca, właściwie każdy, a miałem paru nastu, nie zaglądał na moje jakieś tam. Paru nastu? No w sumie. Czemu by nie? Dobra, ja sobie to nie... Świadectwa z gimnazjum, wykresy. świadectwa z liceum, nie patrzył do jakiej szkoły chodziłem. A tym bardziej, który nauczyciel cię uczył. Jakoś nigdy nie słyszałem o, panie lepszy, pana uczył pan xy w tej ekskluzywnej szkole gimnazjalnej, no to my pana zatrudniamy. Bądź też o, pan ukończył uniwersytet do spraw drapania się po tyłku, proszę bardzo, witamy. Prawie za. Yy, odnośnie Nośnie rozmów rekrutacyjnych to też jest inna kolejna patologia. Że oni oczekują, żeby podali wszystko na srebrnej tacy, żeby opowiedzieli, jak tu. Inaczej my mamy ich przekonać do tego dlaczego fakt, że na przykład, nie wiem, ja studiowałem w Finlandii może przyczynić się do tego, że oni ich zatrudnią. I powiem Wam tyle, że ja przestałem się już, odnośnie tylko tego, że ja już powoli przestałem się przejmować tym wszystkim, że mnie nie przyjmą, chociażby ze względu na to, że sam na siebie, za, siebie zarabiam, mam własną firmę, więc mam ich wszystkich w serdecznym poważaniu. Powiem tylko, powiem tylko tyle, że wylewa się hipokryzja, bo oni nie chcą podawać informacji np. o zarobkach, o kulturze pracy, o jakichś takich... Mm, innych y, integracyjnych kwestiach, ale za, to oni, ale za to oni wymagają, żebyś podał y, o wszystkich swoich y, projektach, które ty uznasz za ciekawe, które ich mają przekonać. No, ja, takie pierdolenia. Ale fakt faktem, że ta szkoła niczego nie gwarantuje. No, może poza papierkiem, ale często sprowadza się do tego, że można nim sobie co najwyżej tyłek podetrzeć. Zawsze słyszałem natomiast pytanie o doświadczenie oraz pytanie o praktyki, gdzie się ci udało pracować. Jesteś obiety z pracą, jesteś obejyty z rynkiem pracy, uda ci się znaleźć pracę, tak, Nie jesteś obyty, jest Ale się chwalić, że ty ukończyłeś prestiżowe gimnazjum w kozich wulkach, wyśmieją cię. A nauczyciele dobrze o tym wiedzą. Mimo tego, w żywe oczy kłamią. Dlaczego? Czy się kłamią? Ja bym nie powiedział, że to jest kłamstwo. Yy, może inaczej. Yy, z Twojej perspektywy to może być kłamstwo, bo wiesz, że to nie jest prawda. Ale w ich, przek w ich mniemaniu to może być po prostu prawda, bo tak zostali nauczeni. Że, ej, dobre oceny, to będziesz kimś i tak dalej. Wyobraź sobie, że nawet rodzice mają wpojone te bzdury. Tak? Nawet rodzice, którzy mówią, że ej, masz się uczyć i tak dalej, ponad swoje siły. Bo po co? Ale po co? No powiedzcie mi, po co. Tego? Ponieważ im no. się to opłaca! To ponieważ ty, angażując się w wyniki, no. zwracając uwagę na średnią, zwracając uwagę na swoje efekty w nauce, tak zwane efekty, bo tak naprawdę ceny nic nie dają. No. Efekt to jest to, że po wielu latach pamiętasz, czego cię uczyli, przykładasz tak? się do rankingu szkolnego. A ranking szkolny, no to to już jest prestiż placówki. A prestiż placówki to jest rzecz wymyślona czysto przez kadrę nauczycielską. Ponieważ te przy... Nie do końca. Jeżeli chodzi o te rankingi placówki. To w zależności od poziomu one dostają mniej albo więcej środków z Ministerstwa Edukacji. To tylko i wyłącznie o to. Chodzi o to, żeby mieli po prostu hajsy. Które najczęściej polecą do dyrektora. I ewentualnie jakieś takich pierdolety do pokoju nauczycielskiego typu jakaś lepsza kawa, może kawiarka i, te, i tak dalej. Nic więcej to nie daje. Słupki, no. prestiże, rankingi, tak naprawdę nie mają żadnego no. znaczenia i nie mają przełożenia na rzeczywistość. Sam osobiście byłem w wielcy, prestiżowej, poważnej szkole, gdzie tak naprawdę nauczyciele byli kompletnymi beztalenciami i 90% ludzi jechało na komrepetycjach. Dlatego były wysokie wyniki matur, tak. dlatego był tak. wysoki poziom nauczania rzekomo, gdzie prawda. tak naprawdę ci ludzie nie mieli żadnego wkładu. Jednakże nie przeszkadzało im w zbieraniu laurów, pochwał, podziękowań. Następne kłamstwa, coraz bardziej wredniejsze, to są kłamstwa o sympatiach i antypatiach. Oficjalnie, jeśli zapytacie każdego nauczyciela, to powie, że nie, 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 on wcale. Ale nie jest e, jakimś gościem popierającym, nie wiem, gnojenie uczniów, szkalowanie ich. Tymczasem każdy nauczyciel w każdej klasie wybiera swojego własnego pupilka, którego. To... Ale to zawsze tak jest. Mm, nie wiem czy wiesz, ale nawet tak jest w domu. To nie ma czegoś takiego, że, je, że wszystkie dzieci są równo kochane. To jest bzdura. Zawsze jest coś takiego, że jeżeli, jedno że jeżeli na przykład mamy bliźniaków i jedno będzie tym y, powiedzmy złym dzieckiem, które dużo rozrabia i tak dalej, a drugie będzie takie niewinne, grzeczniotkie, posłuszne i tak dalej, to wiadomo, że to drugie będzie bardziej kochane. Będzie więcej się im zwracało uwagi, będzie im się dawało lepsze rzeczy i takie tam. To jest akurat y, normalne w tym wszystkim, że zawsze faworyzujemy tego, kto w naszych oczach jest po prostu lepszy. <laughs> tak uwielbia bardziej niż wszystkich, który ma u niego taryfę ulgową. I na podstawie tej taryfy może cały czas jechać po bandzie i tak mając dobrą cenę. Ale, moi drodzy, nauczyciel wybiera sobie także obiekt gnojenia, i w międzyczasie, proporcjonalnie, kiedy wywyższa tego swojego pupilka nad niebiosa, dojeżdża tego jednego gościa za wszelką cenę, żeby sobie się na nim wyżyć. I teraz zapewne ktoś powie: lepszy hoho, -ho, czyli byłeś takim materiałem do gnojenia? Nie! Bardzo prawdopodobne, aczkolwiek nie. Ja na, przykład, ja na przykład przez większość swojej edukacji uchodziłem za pupila. A i tak uważam, że ten system jest spierdolony po całości. Dlaczego? Mm, ja zawsze należałem do tych osób takich cichych, ale jednocześnie do takich, co dużo obserwują, dużo analizują. I dlatego dostrzegałem chociażby jakieś takie inne rzeczy typu yy, Typu na przykład, że jeden z moich nauczycieli bardzo mocno, się de, bardzo mocno się denerwuje w momencie, kiedy widać, że na przykład ktoś tam przysypia na lekcji, nie? A drugi, a drugi na przykład e, lubił robić po prostu takiego psikusa typowo, nie w to wiecie, to tak, żeby zobrazować, żeby było śmiesznie. I co zabawne, to był gościu, który wizualnie przypominał Alberta Einsteina. No nie miał takiej gęstej czupryny, ale wiecie, taki charakterystyczny wąs, taką gadkę też, nie? I on akurat uczył mnie chemii fizycznej. Bardzo ja do dzisiaj pamiętam po prostu, jak to wszystko wyglądało, nie? On lubił po prostu przekazywać to w takiej kwestii, nie wiem, że. Chociażby do pomiaru lepkości fajny jest na przykład kubek Forda, który tak naprawdę przypomina odpowiednio wyprofilowany lejek. No i po prostu wiecie, wlewam, wlewamy sobie ciecz, zamykamy, obracamy i mierzymy czas przepływu. No i tam są jakieś odpowiednie parametry, wzory i tak i tak dalej. I on nam to pokazał. On nam to na żywo pokazał, jak działa kubek Forda. Tyle, że nawet z lejka można zrobić kubek Forda. To jest, to jest w ogóle ciekawe, nie? Tylko wiadomo, że tam trzeba jakieś inne parametry uwzględnić, nie? No i każdy, każdy się bawił, że miał, ej, różne lejki i tak dalej, i tak dalej. I mówię, każdy przynosił ten lejek, mówię, zliczył czas na przykład, nie wiem, yy, kubusia. Yy, czas lania yy, kubusia jakiegoś konkretnego, no i wiecie, nie? Czyli pokazywał dużo, dużo poprzez empirię, poprzez taką praktykę, nie? Że wiecie. Przyjaźniłem się w jednej. Ale tak przedno, bo to troszeczkę znowu od, yy, odbiegłem od tematu. Ja uchodziłem za popila, ja bardzo dużo tam, wiecie, analizowałem i widziałem na przykład, który nauczyciel ma jakieś takie, powiedzmy, sadystyczne skłonności, później okazało się, że faktycznie tak było i go wywalili, a jaki był, powiedzmy, taki dorany przyłóż, nie, że, wiecie, niby na przykład był surowy, bo też akurat spotkałem, co mnie przygotował do matury, był surowy, ale faktycznie skłaniał do tego, żebyśmy się serio uczyli, a nie odwarali jakąś szopkę i jeszcze dawał konkrety, a nie jakieś banialuki, które normalnie trzeba było dawać na lekcjach. To właśnie on mówił, że też bardzo często mówił, że ten system jest do bani, że powinno się go po prostu zmienić i tak dalej. A to jest gościu, który praktycznie dwa lata po mojej maturze odszedł na emeryturę. I Także... paczce z pupilkiem i materiałem do gnojenia. Ja byłem takim tak. dosłownie cieniem, którego nauczycielka łaskawie nie zauważała, ale widziałem ten bullshit, widziałem tą obłudę. A tak odnośnie tego, yy, ja byłem, ja byłem powiedzmy jednym i drugim naraz. Przypomniała mi się akurat taka sytuacja dosyć śmieszna, że yy, właśnie też z technikum, nie? Była matematyka, jakieś takie pierdolety, Ja stwierdziłem, porobiłem sobie zadania, mówię nudy, nie? Idę spać. Nauczycielka mnie czepnęła w łeb. <laughs> i powiedziała, że co, że nudzi cię to i ja mówię, tak nudzi mnie to, bo to jest za łatwe to mówię, to mówię no to wykaż się, nie mówię, idę do tablicy, robię, robię, dwa, robię dwa przykłady obok praktycznie bez zająknięcia i mówię, wynik prawidłowy nie i, mówię, i wiesz, i przy okazji skończyłem tam zadanie, tam chyba było 5 albo 6 jeszcze przykładów do zrobienia i owe tu mam zrobione czy mogę już, dalej, mogę już iść spać i mówię, no dobra i ona była na mnie wkurzona, ale wiedziała, że ja zawsze wszystko będę umiał, więc yy, olewała mnie jako jedynego, olewała to, że spałem na matmie. <grym> I do dziś nią żyga. Pamiętam do dzisiaj, jak moja koleżanka, żeby no. wypowiedzieć w ogóle cokolwiek w stronę nauczycielki, musiała wstać na baczność, stać, patrzeć się na nią i w międzyczasie dostawała parę pytań, które potem się okazywało, że były na ocenę, jeśli odpowiedziała źle, bo jeśli odpowiedziała dobrze, że to nic się nie działo. A tymczasem mój znajomy drugi, Pupilek, siedział sobie w pierwszej ławce na luzie, kompletnie gadał sobie z nią, śmiał się, żartował, raz nawet opowiedział Asistowski dowcip wszystko przechodziło! I wiecie, tak się składa, że dla gościa, który siedział po środku, który siedział równocześnie i z jednym, i z drugim przez pewien czas i widział tą obłudę, to jest obrzydliwe. Ale to nic, to nic, to nic, bo okazuje się jeszcze jedna ciekawostka, moi drodzy, pewnie kojarzycie, że zawsze była jakaś tam jedna ofiara do bicia, do gnojenia, jeden tak. szkolny łobuz znęcał się nad jakimś biednym chłopaczkiem, czy tam dziewczyną, czy kimkolwiek. Sytuacja klasyczna występująca w filmach, nawet w memach, że nie obchodzi mnie kto zaczął, macie sobie podać ręce, dlaczego tak. ten chwyt jest wykorzystywany, dlaczego ten młody, jeśli się odwinie temu szkolnemu łobuzowi, to ma go przepraszać, a jeśli ten łobuz pobije młodego nawet do krwi, to nie ma jakiejkolwiek w ogóle uwagi, niczego, nic, nic, nic się nie stało. Ponieważ moi drodzy, tutaj będzie brutalna prawda, wielu nauczycieli wręcz to ekscytuje. Wielu nauczycieli wręcz uwielbia i kibicuje takim łobuzom, takim właśnie wadbojom, którzy biją innych, którzy znęcają się nad nimi, którzy wręcz ich szkalują, niszczą na każdym kroku, którzy starają się właśnie taką siłą, kompletną bandyterką podporządkować sobie wszystkich. I tutaj ponownie, aby to uzasadnić muszę sięgnąć do argumentu anegdotycznego do swojego własnego przeżycia. Tak się składa, że pewnego pięknego dnia przez panią z muzyki zostałem posłany po do pokoju nauczycielskiego. Dostałem klucz, dostałem wszystko, miałem tylko wejść zabrać dziennik i wyjść. Nie będę próbował tłumaczyć wam powodu dlaczego wszedłem, zamknąłem się od środka i próbowałem poprzeglądać swoje własne oceny w dzienniku, ale ten moment akurat zdradził, że jacyś inni nauczyciele nadchodzą. Wobec tego co zrobił lepszy? No cóż, schował się pod biurko. I także siedząc, był świadkiem rozmowy dwóch nauczycieli, którzy wręcz odczuwali satysfakcję, że szkolny łobuz pobił jakiegoś nowego ucznia i że tamten uczeń najprawdopodobniej skończył w szpitalu. Sam przebieg rozmowy pamiętam do dzisiaj. Nie wykryli mnie, zamknęli pokój, poszli sobie dalej, ja kiedy ogarnąłem się z szoku to ze swojej kryjówki wyszedłem, zabrałem dziennik Zamknąłem pokój wróciłem na lekcję, jakby nigdy nic. Po latach wygarnąłem jednej nauczycielce, która tam siedziała, i zacytowałem dosłownie jej wypowiedź. Wyparła się w żywe oczy. Próbowała uprawiać gaslighting a potem mnie, staremu chłopowi, który już miał dawno temu swoją pracę, swoją pozycję i w ogóle był o niebo bardziej wykształcony od niej, protekcjonalnym tonem odwracała kota ogonem. A na sam koniec zaczęła krzyczeć i mi ubliżać. To są właśnie kłamstwa nauczycieli. To są kłamstwa ludzi, którzy nigdy. No dobra, no jeżeli trafiła się taka rzecz, no to okej, okay, ale nie generalizuj. To, co ty mówisz, to jest dowód anegdotyczny. Nie jest, nie jest w żaden sposób, nie odnosi się to do wszystkiego. Bierzesz tutaj, odważasz klasyczny cherry picking. Bierzesz, bierzesz sytuację, jaką sam doświadczyłeś, i traktujesz to, jakby to dotyczyło wszystkich nauczycieli. W ten sposób wprowadzasz nie tylko innych w błąd, ale też i samego siebie. Bo jeżeli twierdzisz, że ej, wszyscy nauczyciele, no to odnieśmy się do tego i potraktujmy to jako wszystkich na całym świecie. Powiem tak, mistyczność z fińskim systemem edukacji, to zobaczysz, co się dzieje, tak? Wie, będzie, będzie ogromna różnica, tak? Ale powiem tylko tyle, że na poziomie uniwersyteckim nie jest lekko. Nie jest lekko. Nauczyciele są naprawdę fajni, ale nie jest lekko. Trzeba się, trzeba dużo ogarnąć rzeczy, zwłaszcza z typowo praktycznych. W życiu się do tego nie przyznają. Będą zaprzeczać brzywe oczy. I teraz taki uczeń, który widzi na co dzień te kłamstwa nauczycieli, niektóre odkryje później, niektóre wcześniej widzi tę obłudę w zachowaniu, te wszystkie jazdy na pokaz, te wszystkie typowo schematyczne, fabryczne, maszynowe zachowania, ma ich szanować. Naprawdę? Już nawet nie wspominam o tym, że termin. Nie, szacunek trzeba sobie zasłużyć. Jeżeli yy, powiem tak. Mm. Ja mam chociażby u siebie tam na uniwerku, na uniwerku, bo tam będę się niestety we wrześniu bronić. Taka sytuacja wyszła, to powiem tylko tyle, że mam tam jedną wykładowczenie od takich kwestii powiedzmy rozwojowych. Nie? Miałem chociażby zajęcia z design thinking, bardzo fajne zajęcia. To nie były jakieś takie sucha teoria i tak dalej, tylko po prostu się bawiliśmy, tak? Bawiliśmy się jakieś takie ciekawostki i tak dalej. I mało tego, że nawet powiedziała wprost, że nawet jeżeli jako absolwenci będziemy czegoś tam potrzebować, zawsze możemy się odezwać, tak? Mało tego. Dużo, dużo osób, zwłaszcza na poziomie uniwersyteckim, mówi wprost o tych patologiach, że jest przerost biurokracji. Oni więcej tak naprawdę siedzą nad papierami, niż żeby faktycznie czegoś nauczyć. To jest, moim zdaniem, totalnie powalone. I żeby było śmieszniej, na im. Bardziej jest lewicowy poglądowo dany uniwerek, tym jeszcze mocniej to widać. Chociażby na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to widać, tak? Że są jakieś tam metody, są jakieś takie prezentacje, które mogą dani wykładowcy sobie ten, ale są wytyczne. I muszą się ich kurczowo trzymać. Mają trochę więcej swobody, ale mimo wszystko wytyczne, potem to na papieru do wypełnienia, bla, bla, bla. Wiecie o co chodzi. Nauczyciel oznacza, że on ma czegoś nauczać. A tak. w większości przypadków wszyscy wiemy, jak jest naprawdę. Gdyby nie gry komputerowe, nie znałbyś większości angielskiego. Gdyby nie gry historyczne, nie znałbyś połowy historii. Na tej właśnie podstawie powiem wprost. Wielce czcigodni godni nauczyciele. Jeśli nie potraficie nawet nauczać, jeśli Ale tak ogólnie tak jeszcze tylko na sam koniec. Bo naprawdę tutaj, tutaj akurat dobrze podszedł, poza tym Cherry Pickingiem w niektórych miejscach Jakiś szans, no. Jeśli traktujecie ludzi jako lepszych i gorszych Jeśli tak. sami wywyższacie się ponad wszystkich Mimo iż nic nie zrobiliście jeszcze Nie mów jak o wszystkich Nie generalizuj Tak? Bo jest Jest grono nauczycieli, mniejsze albo większe Tak naprawdę ciężko jest to zweryfikować Mimo tego, że powiedziałem wcześniej, że to może być większość Przynajmniej mówię, ja mam styczność z ogromną ilością nauczycieli ja w dużo kwestii się angażowałem, jeżeli chodzi o pewne rzeczy um, zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli, więc wiem jak to może wyglądać wewnętrznie, to po prostu no, nie wygląda to w, w tej kwestii, że ej wszyscy, no nie, nie wszyscy są mniej lub bardziej spierdoleni, ale ogólnie zgadzam się z tą przesłaniem, że, um, że szkoła to ktoś tak kiedyś rozwiną skrót. skrót. Społeczny zakład karno opiekuńczy łączący analfabetów. E, czekaj, może nawet ci to... Yy, może nawet ci to napiszę. Mm. Kurde, na chwilę mi przerwało nagranie. Dobra, ale tak podsumowując, gość naprawdę powiem tak, tutaj fajnie, poza tym cherry pickingiem, nie mam tu do czego się przypierdolić. Tak więc fajnie, że ktoś tutaj, że więcej jest osób, takich chociażby o większych zasięgach, którzy zauważają, że ten system to jest po prostu jedna wielka patologia, będzie jeszcze większa. I powiem tylko tyle, że ja czekam. Czekam odnośnie. Mm, Twojego filmu na temat yy, yy, Podręcznika Hit Liczę na to, że Liczę na to, że Przetrwasz to stężenie raka Bo naprawdę szkoda, szkoda by mi było, że na przykład Takie kwiatki jeszcze nie powstaną, nie? Bo mówię Tak więc trzymajcie się Elo